Ja zapytałem o to miejsce na Ziemi z kilku powodów. Po pierwsze, bo po prostu nie wiem. Po drugie, pan wyprzedził ten powód, bo pojawiały się artykuły o tym, czy Piotr Adamczyk w ogóle wróci ze Stanów Zjednoczonych, więc już też wiemy. No a trzeci powód jest taki, że faktycznie pan nie podejmuje takich decyzji ja, tylko to są też decyzje my. I mnie zastanawia, czy będąc w tym my, trudno jest po prostu żyć, tworzyć my, jeżeli jest się osobą publiczną. Czy pan widzi sporo minusów tej sytuacji? A może na co dzień w ogóle nie ma tych minusów? No nie chciałbym tu siedzieć i gadać o minusach. Możemy i o plusach. No właśnie, czy są jakieś plusy bycia osobą publiczną? Pewnie tak, ale to młode pokolenie je umie wydoić. Mhm. Dla mnie to jest, powiem szczerze, taki przykry dodatek do zawodu. W moim takim marzeniu, jakimś planie życiowym w ogóle, to ja zawsze chciałem być aktorem po prostu dobrym, który dobrze gra, który dużo gra, który pracuje. Mhm. A to, co się później urodziło, cały show biznes, to jest jakiś taki może przyczepił się ten kundel, no i tak go trzeba czasem karmić, bo tak albo drapie, albo ugryzie, albo strasznie prosi. No i poza tym trzeba, no. Przepraszam, ale faktycznie może to i pasuje. Ja lubię zwierzęta, więc może źle porównałem. Wspomniał pan o urodzinach 50., które były. Za chwilę lub one już były, bo nie wiemy, kiedy ten wywiad zostanie opublikowany, 51. W jakim miejscu jest pan życia dzisiaj? Wciąż mam wrażenie, że ja wszedłem na jakieś takie wielkie skrzyżowanie. Że się idę tym skrzyżowaniem i wciąż jednak mogę cały czas skręcać w różne strony. Zielone światła też są. Tak, więc jak coś los przynosi, to jest taka wskazówka, teraz skręć tu. Nawet myśląc o zawodzie swoim, mam wrażenie, że ja chcę być wiarygodny jako ta postać, żeby widz przyszedł i mnie nie znał. To jest fajne na przykład w Stanach dla mnie. Że ten widz, któremu się pokazuje jako, nie wiem, rosyjski naukowiec For All Mankind, czy jako śmiesznawy troszkę gangster. Może się skupić na tej postaci, bo może nie ma z tyłu głowy, uwierzyć, że to papież, prawda? Że to tak, znaczy w ogóle nie zna jakiś gość. No to jest ten gangster, tak? No to jest ten facet z jakiejś planety w Night Sky. Pierwszy raz go widzę. Mhm. I to pierwszy raz go widzę jest fajne. Mnie się udało te trzy role zagrać też, że wyglądam inaczej, więc tak naprawdę myślę, że nikt nie kojarzy mnie tam. Ale dzięki temu jakby spełniam to, że tutaj nie ma obciążeń. Więc mam wrażenie, że im widz mniej wie o aktorze i nie zna jego historii, tylko że wtedy niestety i to otwiera się jakaś taka furtka dla tych, którzy koniecznie te historie chcą poznać. Jeżeli jej nie znają, to ją zmyślają. I ja na przykład jestem ofiarą czegoś takiego, że żyję z wizerunkiem, który mi został wymyślony. Że jakby nie tylko wizerunkiem, ale w ogóle tak, wizerunkiem także myślę. Że machnąłem ręką, dobrze, piszę, dobrze, ten mój życiorys, na przykład ostatnio jest nieprawdziwy, no ale już przecież nie będę teraz po kilkudziesięciu latach czegoś prostował, ale jak widzę jakieś artykuły przez młodych napisane, to mi się przypomina taki, gdzie tak naprawdę to się robi, kurczę, jak co będzie, jak ja umrę, i jak zostanie mi taka nieprawdziwa, tak. Nieprawdziwy życiorys, może ja kiedyś powinienem jednak zacząć o tym swoim życiu mówić, ale memuary pisze się na naprawdę już prawdziwą starość. Ja teraz tak sobie żartuję, nie czuję się starą, zwłaszcza, że zaczynam nowe etapy w życiu, więc mam wrażenie, że wciąż mi los daje jakąś taką szczeniacką naiwność i wiarę fajne. W to, że pewne rzeczy są możliwe. Więc nie czas na memuary, może kiedyś je sprostuję.